Witam tutaj walki, co to jest najlepsza gra na świecie, Workers and Resources, Soviet Republic. Nagrałem właśnie fajny odcinek, który zakończyłem darciem mordy i paroma brzydkimi słowami, także nagram to jeszcze raz. No jakby ktoś się zastanawiał dlaczego, no to proszę bardzo, mamy taką klasyczną sytuację pod tytułem dwa pociągi stoją i patrzą na siebie i jeszcze tutaj trzeci stoi obok i się śmieje z nas wszystkich, także proszę bardzo. Jak w takiej sytuacji prawidłowo osygnalizować wjazd na stację w tej grze? No kurde, nie wiem. Tam mamy semafor blokowy, słuchajcie, jakby ktoś był ciekawy. Tutaj też swoją drogą jeszcze stoją trzy, tam jeszcze stoją kolejne dwa kible. Bo nie jeżdżą pociągi i tak się zastanawiałem, gdzie wszyscy są? No to już wiem, proszę bardzo. Dłuższy czas działał dobrze, ale w końcu przyszedł czas, żeby się wysrało. Także proszę bardzo, tutaj jest semafor blokowy, no jest kanciaty, także jak ktoś jeszcze nie wierzy, to proszę bardzo. Tutaj ma symbol, on nie powinien teoretycznie wpuścić tu pociągu, jeżeli ten pociąg nie ma potem wyjazdu. Czyli na tych dwóch semaforach, jeżeli są czerwone, tak jak teraz, teoretycznie tego tu nie powinno być. Chyba, że ten wyjechał najpierw, mając tutaj wyjazd podany, zielony na którymś, a potem jeden z tych semaforów wpuścił pociąg tutaj. No i efekt mamy taki, tylko że problem w tym, że tutaj też są semafory blokowe, jak widać. No jakby to powiedzieć? Zesrało się, no. Teraz, no co, no... Jakby rozwiązanie nie jest takie trudne, bo wystarczy do, teraz temu zmienić rozkład do Singriopola i go zawrócić. I on se pojedzie. I się odkorkuje. Tylko że za, nie wiem, godzinę, dwie godziny, trzy dni znowu się tutaj wysra, ja nic nie będę widział. I potem na przykład mamy puste Trzyżow. Taki jest efekt tego. Jeszcze pół biedy, jak to są pasażerowie, którzy do jakiejś konkretnej fabryki nie jeżdżą. Znaczy w sumie jeżdżą, bo tu do Huty. Pewnie w Hucie jest 0 osób teraz. 43 jakimś cudem. Dobrze, autobusami pewnie przyjechali. A nie, dobra, bo tu jeszcze jeżdżą pociągi z drugiej strony. Także spoko. No ale no widzicie, jakie jest. No, te semafory po prostu to jest... Ja... Nie. Znaczy ja rozumiem ich zasadę działania jakby, ale... Ona jest chujowa. Znaczy, no, generalnie w grach przeważnie te semafory działają trochę lepiej. No, jeszcze w Factorio działają na tej zasadzie. Tylko, że Factorio to jest gra trochę na innej zasadzie. Tu mi proponujecie, żeby zrobić rondo storów. W grze, która idzie raczej w realizm i jakby złożoność różnych mechanik budowy miasta i tam zasobów i pracowników i zasobów, nie? To ja mam robić jakieś rondo storów. No, super. Dlaczego po prostu semafory nie działają na trochę innej zasadzie? Może to trudniej zaprogramować, ja już mówiłem o tym, dobra, już przestańmy o tym mówić. Dzień dobry i lecimy do Wira wbudować rzeczy. Zacząłem tutaj robić jeszcze, parę dróg zrobiłem. Tutaj wokół tego blokowiska powstała taka masna dwupasmówka za dużo pieniędzy, także proszę bardzo. Powstały tutaj przystanki autobusowe, tu jest jeden, tu jest drugi. Tutaj jeszcze trzeci, tutaj jest przystanek, no takie zadupy tam też niech będzie ewentualnie. Kolejny przystanek jest jeszcze teraz tu. Tu jest dworzec. No i tak. I jeżdżą teraz, słuchajcie, autobusy. Już kupiłem sobie teraz trochę tych czawów takich, proszę bardzo. Jeżdżą sobie na takiej dosyć fajnej trasie, tutaj tak w kółko. To jest dość ważny motyw, słuchajcie, z linii autobusową. Jeżeli się zrobi dobrą linię autobusową w grze tutaj, to potem już jest fajnie, ale jeżeli się zrobi ją źle, to jest niefajnie. Czy to ma sens? Raczej nie. Dobra, zrobię sobie jeszcze jakąś taką tutaj do Trzyżow, żeby coś jeździło, w razie czego. Jeszcze najchętniej bym zrobił gdzieś przystanek jakiś tutaj tak na środku, żeby to był tylko taki przelot, żeby nie musieli tutaj zajeżdżać na ten przystanek. I żeby to zrobić, ja bym na przykład zburzył... No kościółka nie zburzę. W ogóle tu jest drugi kościół? Bo tu jest katedra. A tu jest kościół jeszcze. O, fajnie w sumie nawet. Tylko pytanie jest takie, czy ja tutaj zrobię teraz przystanek... Proszę skorzystać z objazdu na przykład dookoła. Dobrze, rozumiem, że ktoś tutaj jedzie. O, już nie jedzie, super. Proszę skorzystać, słuchajcie, z przejazdu dookoła. Przejazd dookoła jest, także tu nic się nie powinno zepsuć. Tutaj teraz sobie zrobimy przystanek. Czy tu się uda zrobić przystanek? Nawet tak, niesamowite. No. O, dałeś. Kurde, super. O, super. A tu już skrzyżowanie niedozwolone. To jest jakim cudem to była ścieżka w ogóle? Nie wiem. Dobra, tutaj tak. Tutaj... O, tak, cyk. Cyk. I cyk.
Dobra. Dobra, super, super. No, no to tu byśmy mieli przystaneczek, więc autobusy mogą sobie jeździć tak tędy. Tu jeszcze by się też, kurczę, jakiś przydał, ale no mamy ten, także może być. Oczywiście ten budynek jest nieosiągalny z żadnego innego budynku, bla, 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 ale to zaraz będzie, tam zaraz obstawimy go ładnie blokami. Kupimy sobie też tutaj ze dwa takie czawy z tego dworca, który jest bez sensu, bo ludzie się nie przesiadają na przystankach, no bo po co? Tutaj, tutaj i tutaj. Taką tylko linię sobie autobusową zrobimy. Niech ich tutaj jeździ, słuchajcie, od zarąbania tych autobusów we wszelakie kierunki, nawet te bezsensowne, bo akurat może się okazać, że coś tam dobrze trafimy z jakąś linią, z jakimś przystankiem i tak dalej i ludzie będą jeździli i dzięki temu będą szczęśliwsi, że mają autobusy tam, gdzie chcą jechać. No, ja tutaj sobie jeszcze teraz jakieś bloczki podostawiam. Oczywiście tu już wielka płyta, tu nie ma się co ograniczać za bardzo, tu ścisłe centrum miasta, budynki muszą być wspaniałe i masne. Z tym, że na troszeczkę równiejszym terenie jakby stały, może to by było też troszeczkę wspanialej i maśniej. Jakbyśmy zrobili go tu gdzieś. O! Potrzebny płaski teren, ale... No, dawaj, 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 ty się tutaj, kurde, ja wiem, że ty tutaj się chcesz zbudować, słuchaj. A jak ty się nie chcesz zbudować, to zaraz wezmę, boisko wezmę. Ciu. Trochę za bardzo kliknąłem. Dwa razy, niepotrzebnie, ale chyba się udało wyrównać. Blok już tu się powinien... Bo i nie. Coś zepsułem jeszcze bardziej niż było wcześniej. No kurde! Dobra, dużego bloku tutaj nie mogę wstawić, to wstawię taki... Taki średni, bym powiedział. No chyba, żeby... O, czekajcie, teraz coś tutaj się klikło znowu. Przeklikalki z... O! Dobre. Dobre. Proszę bardzo, jest. Jest blok. Stoi. Stoi. Jak tam teren? No taki fajny, bym powiedział. Zaraz spadnie na niego, na głowę tutaj to centrum handlowe. Fajnie. Super. Dobra, tutaj już może trochę mniej agresywnie porobimy te bloki, co? W ogóle pokażcie mi tu siatkę jednak. Ja bardzo przepraszam, że ja tę siatkę znowu włączyłem, bo wy jej nie lubicie najwyraźniej. Ale ja ją lubię, bo dzięki temu widzę, co robi źle. I jak bardzo krzywy mam, znaczy jak bardzo krzywy jest teren, na którym chcę zbudować cokolwiek, co chcę zbudować. Także dobra, tutaj zrobimy sobie bloczek. No dawaj, no dawaj. Się nie da, ale zaraz się uda, weźmy sobie mały bloczek chociażby. I trzeba zrobić tak, żeby nie było żółtych tych chyba jakoś, kurde. Nie wiem, w sumie dobra, mniejsza z tym. Tu jakbyśmy sobie postawili taki duży na przykład w tym miejscu gdzieś. Przecież nie postawię, bo jest co, bo jest dalej nierówno? No dobra. Zaraz znowu będzie ciemno, zaraz będę musiał troszeczkę wam przewinąć. Czy nie przewinąć, zapauzować na chwilę. Ale jeszcze tutaj jeden blok sobie postawię. O, znowu się coś klikło. O, proszę bardzo, tutaj taki. A to jakby się taki udało postawić, to by było bardzo fajnie. Ale się chyba, kurde, nie uda. No dawaj, no. Klikać. Sekundka, bo znowu mi się klikło, że tak powiem. O, widzicie, jak się tam teren, kurde, obniża? Ten autobus jak przejechał teraz. Nie, no super, super, dobra, to zrobimy tak i tak. Z wjazdem tylko jednym, dwóch nie trzeba. Tutaj tak, tutaj też z wjazdem tylko jednym raczej. Dwóch nie trzeba. No i to sobie tam niech budują. Teraz jeszcze spróbujemy coś wcisnąć tutaj na górce. Może to być nawet jakieś boisko w sumie w tym miejscu. Ja bym się nawet nie obraził, jakby to było jakieś boisko po prostu. Usługi dla mieszkańców. Czy tutaj zmieścimy boisko? O, zmieścimy boisko. Jakimś cudem. Kort penisowy już chyba nie bardzo, bo tu już jest za bardzo krzywo, ale boisko się udało postawić. Dobra, teraz czas na ścieżki. Już bardzo gotowe. Teraz sobie poczekamy do rana. No i dobra, zapełnimy sobie jeszcze tutaj na przykład to miejsce, żeby tak powoli zapełniać tutaj tak jakieś ważniejsze fragmenty tego miasta. Teraz, czy mi się tutaj zmieści jakiś bloczek? Ten by się mógł zmieścić. Ten nie bardzo. Ten...
No też nie bardzo. Taki, o, taki by się tu zmieścił. Ja go tutaj zaraz ładnie wcisnę. Tylko, że musimy sobie znowu usunąć bloczek. Już mówiłem, że nie będę usuwać. A, super, tutaj teraz znowu widzę, jest jakiś problem. Nie ten, ja chciałem tutaj dać, nie tego, tego tu chciałem dać, nie? Ja go tu, kurde, zmieszczę. Zaraz zobaczycie, że go tutaj zmieszczę. Albo i nie, w sumie. A coś mniejszego i tutaj tak jakby, o. Trochę znowu przeklikałem, trochę nawet nie fajnie, bo tutaj weszła znowu tekstura. Ale... No nie, to chyba za duże będzie. No ale nic straconego, to jest... Myślę, że fajne miejsce, żeby wstawić na przykład... Na przykład... O! Proszę bardzo. Cyk. Cyk. No i taka inwestycja wymaga finansowania zewnętrznego, prawda? Także proszę bardzo. Jest, tutaj stoi sobie pan, tutaj stoi sobie kawał betonu i fajnie, wszyscy są szczęśliwi. Tak naprawdę to nie. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że nie wiem, w sumie, co? Wyrównam sobie tutaj i postawię więcej bloków i wtedy będą szczęśliwi. O, super. To jest dynamiczne wyprzedzanie, ale to w końcu autosan wyprzedza koparkę, więc nic dziwnego. Czas przyspieszania mierzony jest kalendarzem. Czy tutaj bloki z wielkiej płyty, czy coś innego postawić? Ja bym tutaj był za blokami z wielkiej płyty, natomiast trzeba by wyburzyć tutaj jeszcze więcej domów. Tutaj tego też wyburzymy. Tu i tak nikt nie mieszka. W ogóle w tym Wiraf nikt nie mieszkał, także dopiero teraz zaczynają mieszkać. Ile tu mamy już mieszkańców? Pewnie niewiele. Mam tu urząd miasta, zaraz sobie zerkniemy. Daj mi usunąć tę ścieżkę, dziękuję. Tu był urząd miasta. Co tam, jak tam? Brak urzędników. No tak. Oczywiście, że brak urzędników. No. Dobra, no to sobie nie sprawdzimy jednak. Może kiedyś. Dobra, blok z masnej płyty. Proszę bardzo. Oddalalkis. No, może w sumie trochę inne tutaj wrzucimy. Może tutaj zrobimy takie. On musi być strasznie daleko. Ja pierdzielę, tak daleko on musi być od drogi. No bez jaj, no kurde. Czemu nie może być na przykład tak? Bo nie. No kurde, bo nie. O, tam jeszcze można trochę wyrównać teraz bardziej, jak tych domów już nie ma. Dobra, mnie to, słuchajcie, nie, mnie to nie odstraszy, mnie to nie pokona, ja sobie to i tak tu postawię. Dojazd będzie od tyłu, ale to raczej nie szkodzi. O, jeden. Kurde, jak poszedł tam teren do góry. I tutaj drugi, tylko że one są oczywiście... Trochę nierówno, ale zaraz tutaj, słuchajcie, zaraz wezmę boisko, jak ja wezmę boisko... To nic nie zrobię z tym boiskiem. A mniejsze boisko, kort penisowy, jakby tutaj spróbować. O, coś... Coś zrobiłem? Bardziej od dołu bym musiał, halo, wyrównać ten... Kurde. Najlepsza gra na świecie, po prostu. Proszę to naprawić, halo! Stamtąd mogę. A tutaj nie. Istniejąca infrastruktura, która... Ja nie wiem, od czego to zależy. Od tych małych kropeczek chyba. Nie mogą być... Nie mogą być zielone, muszą być wszystkie czerwone albo co, nie wiem. To może jakimś domkiem albo sklepem spożywczym wyrównać. Czym się najlepiej tu wyrównuje teren? Stacją monitoringu. O! To jest małe. O! Dobra, naprawiłem! Tu od wewnętrznej strony, mimo tego, że nie muszę... Dobra, jak nie muszę, to nie będę robić. Nie, zrobimy tutaj ścieżki. Ścieżki wystarczą. Jeszcze przypominam, proszę tutaj już powstrzymać klawiatury, nie pisać tutaj już od dzbanów, od razu nie wyzywać. Można tak zrobić. Dojazd drogą nie jest konieczny tutaj. Wystarczy nawet ścieżka i służby oraz pojazdy budowy będą w stanie się do tych bloków dostać. Także spokojnie tam, ok? 100 tysięcy rubli by to kosztowało. Na razie tego nie będziemy budować jakoś tak na szybkości. Poradzą sobie. Tu jeszcze bym zrobił jakieś... W ogóle wysokie to jest?
takie niskie, ale takie akurat w sam raz bym powiedział. Tu możemy sobie w sumie wyrównać do dołu. Kurde, ile spychaczy, jak to szybko idzie teraz, kurde. Tutaj na dole sobie jeszcze zrobimy jakiś bloczek, domek czy coś takiego. Zobaczymy zaraz. Pięknie wyrównałem, tak że nawet pod fundamenty tych domów podeszły. Ale normalnie się udało to wyrównać, słuchajcie, tym, nie żadnymi boiskami ani nic, tylko normalnie, normalnym narzędziem do normalnego wyrównywania normalnego terenu. Także w sumie spoko, nie? Jaki taki długi blok na przykład z cegły jakby tak wstawić? Klik, 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 klik. Bra. O! Uda się. O, super. Dobra, no to jest, proszę bardzo. Tutaj też mu zrobimy ładne dojście, ładne dojazdy. Znaczy dojazdy nie, ale dojścia wystarczą. Tutaj będzie taka ścieżynka jeszcze. Na szczęście ścieżki można budować nawet na pionowej skale, więc jest to duże ułatwienie, nie powiem, że nie. Naprawdę. Tutaj tak. Tutaj jeszcze na przykład jakieś takie coś. Cyk, cyk. Też nie chcę tych wszystkich małych domków burzyć bez przesady. Dobra, coś takiego powinno ładnie wystarczyć i powinni zacząć normalnie budować. Następnie, gdzie jeszcze możemy coś zbudować? Ja myślę, że potrzebujemy tutaj ogólnie w tym mieście więcej parkingów, także trzeba by było może o to zadbać najpierw. I nawet zrobić tu jakiś motozbyt ewentualnie, z tym, że ja produkuję te rozsiewacze asfaltu teraz, więc one tak się nie bardzo nadają na pojazdy dla ludzi, takie dojeżdżenia po mieście. No chociaż, nie, no co kto lubi w sumie. Takim rozsiewaczem do asfaltu, do roboty sobie, już o tym mówiłem chyba ostatnio nawet, nie? Chyba tak. Dobra, zrobimy sobie tutaj, weź mi to. Zrobimy sobie tutaj takie coś. Chyba, żeby w motozbyt postawić i kupić po prostu do niego auta, jakieś tanie. Może tak byśmy zrobili, w sumie można by było. Dobra, zrobimy motozbyt, słuchajcie, gdzie tutaj to było właściwie? Czy to było w budynkach, w usługach dla mieszkańców? Tak, motozbyt, dobrze, on jest taki malutki w miarę, także spoko się tutaj uda go gdzieś postawić, na przykład tu. No niestety nie. Tu jest jeszcze domek, aha, no, okej. No to może motozbycik postawimy sobie, kurde, gdzie by go postawić. A niech będzie tutaj w takim centralnym dosyć miejscu, punkcie, proszę bardzo. Takim tutaj, kurczę, na przykład, no dobra, gdzieś tutaj go postawimy. Jakby tu jeszcze wyrównać teren pod ten motozbycik akurat elegancko. Gdzieś tak tutaj, proszę bardzo. Znowu jest ciemno sobie, już tu kilka dni w tej grze jestem. Macie to tak bardzo pocięte, taki koncentrat z odcinka właściwie. Dobra, motozbyt jest. Ja sobie go już od razu zbuduję, bo to chyba drogie nie jest. 80 tysięcy, spoko. Mam 3 miliony prawie. Mam nadzieję, że pociągi tam się już odkorkowały, kurczę. I że coś tam jeździ normalnie. Mam bardzo nadzieję, mam. A, tu jeszcze potrzebujemy sprzedawców, tak? No to zaraz postawimy jeszcze jakieś bloki, żeby mieli gdzie mieszkać. Tylko chyba znowu trzeba tutaj troszeczkę powyrównywać, chociaż tu już wcześniej wyrównywałem. No, możemy sobie coś tu jeszcze poprawić. To jest dużo bloków i stoją nawet prawie równo. Te drogi też są prawie równe, ale zaraz to troszeczkę jeszcze pozmieniamy, bo te ścieżkę zrobimy taką jedną wzdłuż tych bloków, która będzie... dup. Świetnie, tak dokładnie o to mi chodziło. Ja pierdzielę, mogłem to zrobić usuwaniem po prostu tych... Ech, dobra, tutaj tak. A, tutaj oczywiście kawałek teraz drogi będzie z chodnikiem, a reszta już bez. Super, super. Dobra, jeszcze raz, ścieżki teraz. Usuniemy samą ścieżkę tym narzędziem. Będzie troszeczkę lepiej, jak sobie ją zrobimy tak wzdłuż drogi tutaj, cyk. Tutaj sobie teraz powchodzimy do tego. Tutaj te jedno połączymy. Cyk, cyk, cyk. No kto by nie chciał mieszkać na takim osiedlu? No jest po prostu fantastyczne, no kurde. Tutaj takie wejście. Tutaj, nie wiem, w sumie takie wejście na przykład. Tu można jeszcze takie przejście zrobić tutaj gdzieś dotąd. Cyk. No i to by w sumie tu było, chyba dobre by było. Ewentualnie jeszcze jakbyśmy zrobili tak, tak i tak. Proszę bardzo, duże ilości na raz przejść dla pieszych, ale to spoko. No i pięknie. Jeden sobie zbudujemy już od razu za te 160 tysięcy, żeby tu byli sprzedawcy. I teraz sobie tu kupimy jeszcze parę samochodów. Na przykład
4 maluchy. Takie maluchy. Takie, aha, do składu już się nie da, no to trudno. To będziemy musieli w takim razie często zaglądać, bo niestety, żeby do składu coś tu przywieźć, to ja bym musiał je wyprodukować normalnie i tutaj lawetą przywieźć, tak jak to robiłem tam w Leszcie. Kolejka oczekujących 15 osób, no fajnie. Dobra, reszta niech się buduje, ale to oni to będą strasznie długo budować to wszystko. Jeszcze Politechnikę i ten Uniwersytet Medyczny budują tylko dwa biura budowy. Ja może przepiszę tutaj resztę biur budowy. Zaraz to zrobię. O, super, super, super. Ja sobie tutaj teraz zbieram jeszcze właśnie biura budowy. No i widzę, że na przykład jest taka sytuacja tutaj, że tutaj przyjechali chyba po... przyjechali po zboży, a zboża nie ma. Ten jedzie do Leszcie, więc go sobie może jednego sprzedamy. A czemu wy tutaj jedziecie? Wy się tutaj, rozumiem, czekacie na załadunek. No to może nie czekajcie na ten załadunek, kurde, no ja nie wiem, no. Płody rolne. No oczywiście tutaj teraz nic nie przyjedzie do tego też. Do kołchozu się rozładować, bo jest pierdzielony korek. Aj. Niestety, no. Ty też tutaj nie ładuj się do pełna. Nie wiem, jaki ja miałem, kurde, cztery pojazdy zakrokowały tu wszystko i dzięki temu nie wjechały tutaj pewnie pojazdy ze zbożem, które się chciały rozładować, dziękuję. Dobra, też nie czekaj, aż się załadujesz, mordo, wariacie. A i nawet się załadował do pełna jakimś cudem. Dobra, nieważne. Odkorkowało się, jedziemy dalej. Poklikałem se, zaraz tutaj będzie taki szturm pojazdów po prostu na te wszystkie biura budowy. Tutaj jedzie jeden kamaz na razie, co prawda tylko, ale no, biur budowy mają przypisanych całkiem sporo już teraz. Dobra, jeszcze nie jadą, ale zaraz ruszą, bo na razie jeszcze te biuro budowy muszą rozkminić w ogóle, do czego im się najbardziej opłaca w tej chwili przyjechać. Natomiast jeszcze, jak tam moje tutaj tory? Budowa stoi, to świetnie, ale to może przez jakieś korki gdzieś tam coś może pewnie stało i... ten, dobra, jadą. Aha, i teraz pojechały same lawety, a koparki pewnie będą sobie też jechały. O, przepraszam, tutaj chyba jechała koparka na lawecie, jakimś cudem udało się jedną. Tu pojechała pusta laweta. Tu zaraz, o, jedzie, nie, to jest dźwig po prostu, dobra, myślałem, że koparka na lawecie. Zaraz to jakaś koparka sama wyjedzie, ja założę się. Jeszcze betoniary jadą, ja chcę to zobaczyć, nie? Lawety pojechały, no dawaj, kopareczka która, żeby sobie pojechała, albo spychaczek, tak 10 na godzinę przez całe miasto, przez całą mapę. Nawet nie, niesamowite. Dobra, tory się nie budują. Tu się chyba na... o kurde, zbudował się wiadukt. Nawet tutaj tor za wiaduktem już budują, kurde, balans. Jakimś cudem automatycznie nawet. Fajnie, fajnie, w sumie fajnie. Niedługo będzie można tę linię kolejową już w końcu odpalić tutaj. Też powinno troszeczkę usprawnić transport mieszkańców tu i tam. Ja nie wiem, czy nawet te kibelini, które jeżdżą sobie tam aż do... właściwie nawet za Leszcie jeszcze dalej, do tego Nemima, czy tam do Inkerszty, to żeby tam jakoś, kurczę, stamtąd jeździło, ale dokąd to ma jeździć? Aż do Euniczej to mi zabraknie rozkładu. Nie, musi być chyba w Trzyżow taki jakby ten końcowy... czy coś, przesiadka. Nie ma tu w tej grze przesiadek, nie przesiadają się ludzie. Chyba! Nie wiem, może się dziwię. Dobra, zaraz znowu będzie ciemno. Ale jak sobie teraz posiedzę, zobaczę, jaki zaraz będzie szturm pojazdów budowy na te wszystkie budynki. Będzie piękne. Jedzie tutaj, no parę samochodów jedzie. Tutaj na tę budowę tylko 4 jak na razie. No ale spoko, zaraz będzie. Zaraz będzie ciemno. Ja teraz następne budynki, jakie będę robił, to będę już budował już na gotowo, żeby byli robotnicy do budowy tych pozostałych. Te, które teraz są na żółto, to niech się zbudują już jakby naszymi tutaj własnymi siłami, że tak powiem, a nowe to już będę inwestował, znaczy pieniądze zewnętrzne, że tak powiem, czyli te tam 3 miliony, co mam, to zaraz sobie przewalimy na głupoty. Na przykład na takie ładne bloki tutaj w centrum miasta. Zresztą w centrum miasta... to by mi pasowało jakieś takie, może trochę inne, może te z cegły czy coś tutaj zrobić, może takie na przykład. Zaraz zrobimy, tylko niech się jasno zrobi. Okazało się, że jeszcze w nocy przyszli wandale i poburzyli tutaj parę domów, to na pewno nie byłem ja, no ja wypraszam sobie takie halo. Teraz tak, tutaj jeszcze sobie wyrównamy, o, karabadag! Karabadag! Nie, karabadag jakiś, to wiraw jest, kurde, karabadag. Nie chcę karabadagów żadnych tutaj, halo.
Chcę tylko tu wyrównać ładnie teren. To jest wyrównany teren mniej więcej. Dobra. I tutaj postawimy sobie teraz takie srogie bloki. No niestety nie będą zbyt równo. Czemu one muszą być też tak kilometr, kurczę, od tego, no? Nie można zbudować... Jak tutaj może przeszkadzać ta droga? To jest niesamowite. No jejku, to jest trochę krzywo, no może, no. No dobra, było bardzo krzywo. W sumie. Było bardzo krzywo. Dobra, teraz już jest równo. O! 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 Jest. Proszę bardzo, o, to było duże zbliżenie. Tutaj teraz następne jeszcze gdzieś, kurde, tutaj, tylko tu bym musiał znowu wyrównać teraz do tego. A, to mieliśmy już robić z automatu, nie? 200, Jezu, 250 tysięcy rubli, nieźle. Więcej takich poproszę. Albo tutaj taki na przykład długaśny jakby jakiś jeden był. On by się tu, kurde, ja wiem, że on tu się chce zmieścić tak naprawdę, że on w głębi duszy chce tutaj stanąć. Tylko, że on się wstydzi po prostu, nie? O! Tym małym sobie wyrównaliśmy i teraz tutaj przy drodze... Kurde! Trzeba tu przeklikalkizować jakoś chyba teraz, bo znowu zepsułem tekstury. Dobra, nie wiem, ale mogę to tu postawić tak... Nie do końca tak jak chciałem, ale może być. Dobra, no tekstura mi nie wyszła za bardzo, no ale trudno. I to sobie też zbudujemy 265 tysięcy, jeszcze lepiej, kurczę. Czy tutaj ktoś już się wprowadził? Jeszcze nikt. No to trochę smutno, no ale trudno jakby. To trudno, trudno, trudno. W szpitalu personel jakiś jest, autobusami pewnie przyjeżdżają. W urzędzie miasta jeszcze nie, ale ktoś tu właśnie idzie, może też do urzędu, tak. O, mamy statystyki, 1148 mieszkańców w Wiraw, a w Trzyżow nie wiem. Nie mamy tutaj urzędu miasta. No nic, w następnym odcinku budujemy oczywiście dalej Wiraw. Także to było na tyle teraz. Dziękuję bardzo za oglądanie i na razie.